La 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 love is love. Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Jestem chora jak cholera, ale czas mnie goni, szykuje się na shuffling dzisiaj wydarzenie, więc mam nadzieję, że wam pokażę, jak taki swap, czyli shuffling organizowany przez szafę.pl wygląda. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Jeszcze jestem nieuczesana. Na sobie mam koszulkę od jednego z naszych sponsorów, Choppers Division. Bardzo mi się podoba ten motyw czaszki i do tego shorty. I tutaj za mną już są kartony, które muszę zaraz władować do auta, bo nieco się śpieszę. I teraz jeszcze lecę losować ostatnich zwycięzców w konkursach, także chodźcie ze mną. Ok, tutaj mamy naszych 15 zgłoszonych uczestników do konkursu z Minerals, no, Annabelle Minerals, sorry. I już ich tutaj załadowałam i losujemy na początek może nagrody pocieszenia, więc pierwsza nagroda pocieszenia ląduje do... Monika Żurawska. Druga nagroda pocieszenia do Beata Mielczarek. Gratuluję. I teraz najważniejsze, losujemy głównego zwycięzcę, czyli zwycięzcę nagrody głównej, Annabelle Minerals. Natalia Ligenza. Serdecznie gratuluję. Patrzcie, ile kartonów tu mi wszyscy noszą i ja też mam dużą torbę prezentów dla was. Idę już na wydarzenie. Okej, lecę już na wydarzenie, jak zwykle pod presją czasu, jak zwykle jestem spóźniona, także lecę szybciutko, żeby się całkiem nie spóźnić, żeby wszystko jeszcze przygotować. Ciekawego się u mnie znalazło. Tu moja pomocniczka idzie ze mną, także idziemy już do auta. Mam nadzieję, że nie zagrzało się za bardzo. Także odezwiemy się już, jak będziemy w domu. Hej kochani, jestem już po szafingu, ale dopiero teraz mogłam się do was odezwać. Po prostu wcześniej temperatury nie dawały nawet odetchnąć, więc musiałam się na spokojnie ogarnąć. Ale powiem wam, że shuffling naprawdę bardzo spoko się udał. Było całkiem sporo ludzi, dobra atmosfera, poznałam ciekawych, nowych właśnie ludzi, także jestem zadowolona z tego, jak wszystko się udało. Z tego, co się teraz już orientuję, niewiele mogłam wam pokazać, ale po prostu jako organizatorka miałam naprawdę sporo na głowie, także jeszcze więcej zdjęć dodatkowych znajdziecie na blogu, gdzie będzie właśnie relacja. A teraz jeszcze postanowiłam wam pokazać naszych sponsorów, a raczej zestawy, które sponsorzy przygotowali dla właśnie uczestników, jakie były upominki, także pokażę wam właśnie, co można było zgarnąć, co dostawali wystawcy i jak to się wszystko prezentuje. Zacznę od firmy Annabelle Minerals, która była naszym największym chyba sponsorem i przekazała nam naprawdę bardzo fajne kosmetyki. Pierwszy zestaw duży, było kilka takich zestawów do zgarnięcia na wydarzeniu na Facebooku i w trakcie shuffingu. I w takim zestawie mogliśmy znaleźć... Tutaj mamy róż mineralny, pełnowartościowy, do tego mieliśmy podkład,
mineralny, na przykład kryjący, były różne rodzaje, z tego co się orientuję, pędzel flat top, tak, chyba dobrze, oraz cień, dwa rodzaje, też pełnowymiarowe. I jeszcze ja dorzucałam próbkę, którą też przekazał właśnie Anabel Cosmetics. Tych próbek było naprawdę sporo, więc każdy wystawca otrzymywał też taką próbeczkę, jeden miligram po prostu na spróbowanie takiego mineralnego podkładu. Naprawdę tych próbek było naprawdę mnóstwo, więc chyba wszyscy, którzy tam byli na wydarzeniu, dostawali takie próbki. Także tak się prezentował duży zestaw, który jest o wartości ponad 150 zł, więc naprawdę bardzo fajna nagroda. Jeszcze były też mniejsze nagrody, takie pocieszenia lub po prostu mały, duży zestaw. To był zestaw mały, w którego skład wchodziły cień mineralny i pędzelek do cieni, i to też jest wartość około 50 zł, także ja wiem, czy to jest mała nagroda w porównaniu do tej drugiej, to na pewno, ale myślę, że oba zestawy były naprawdę wartościowymi nagrodami, także dziękuję Anabel Minerals. Kolejnym sponsorem wydarzenia była Farmona i tutaj też było dużo zestawów, które były losowane podczas wydarzenia na Facebooku oraz na samym wydarzeniu. I tutaj można było zgarnąć krem matujący, serum punktowe, dalej mamy tutaj serum aktywny na modelujący brzuch i pośladki, szampon zwiększający objętość oraz Tutti Frutti mus do ciała o prześlicznym zapachu figi i daktyli. Także naprawdę bardzo fajnie, fajne produkty znalazły się właśnie w produktach przekazanych nam do wydarzenia, więc naprawdę bardzo spoko. Również dziękuję firmie Farmona, że zaangażowała się w to wydarzenie, którego byłam częścią. Następnym sponsorem była Bielenda, która też przekazała, jak widzicie tutaj, dużo kosmetyków, między innymi pianka brązująca, krem DDCC, płyn micelarny w żelu, czy olejek do ciała. Także naprawdę bardzo fajne zestawy, również wartościowe, tak samo były do wygrania na Facebooku, jak i na samym wydarzeniu. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję również firmie Bielenda. Innym sponsorem, którego udało mi się załatwić, było Paese, które ufundowało pominki dla naszych wystawców. Każdy wystawca dostawał właśnie lakier i błyszczyk do ust. Także były losowe nagrody dla każdego wystawca, taki skromny upominek oraz katalog z produktami Paese i również dla wystawców właśnie było od Anabel Minerals też te próbki rozdawane. Także takie były zestawiki dla naszych wystawców za to, że zechcieli zarezerwować swoje miejsce. I firma PS również jeszcze dała makijażystkę, naprawdę bardzo fajną dziewczynę, Martynę, którą serdecznie pozdrawiam, moja imienniczka, która naprawdę jest bardzo fajną dziewczyną. Tu w międzyczasie mojego gadania wam pokażę moją okolicę. I tak już się prezentują wszyscy sponsorzy, których udało mi się załatwić. Także jestem bardzo dumna, że wszystko poszło dobrze. Oczywiście nie obyło się bez niemiłych, niespodzianych, takich jak olanie ze strony nieprofesjonalnych firm, ale niestety takie rzeczy się zdarzają. Ja o tym nie będę już mówić z nazw, które to firmy i kto konkretnie za tym stał, bo pisałam już o tym na Facebooku, nie będę się powtarzać. I jak już słyszycie, mój głos jest strasznie chrypiący, bo jestem przeziębiona. Makijaż już mam praktycznie zmyty, bo kilka razy już się płukałam wodą, bo po prostu jest tak gorąco, że się oddycha nie da, a tymczasem wracam do moich gości, których mam w domu, lecę kończyć, robić obiad i mam nadzieję, że jeszcze się odezwę. I jeszcze raz dziękuję sponsorom, którzy wsparli ten projekt, którego byłam częścią. I powiedz wszystkim, że jest gorąco strasznie. Macie jakieś sposoby, jak ochłodzić pieska latem? Bo Lilianie też jest strasznie gorąco, także koniecznie dajcie mi znać, czy znacie jakieś sposoby, żeby uchłodzić nieco czas taki dzienny dla pieska. To znowu ja, znowu z tego samego miejsca. Przypomniałam sobie, że kupiłam w Biedronce skarpety złuszczające, czyli ta maska do stóp złuszczająca właśnie. Ja ją już miałam w zeszłym roku na
też na, w tej takim wielkim szale kosmetycznym w Biedronce i pojawił się ponownie, więc od razu pobiegłam ją kupić, więc teraz będę zakładać i odezwę się, jak już ściągnę. Tak się prezentują nasze skarpety. Tak wygląda jedna skarpeta. Tutaj ucinamy, wsadzamy nogę i po prostu trzymamy godzinkę, a potem nam będzie schodzić skóra i będą nóżki, stópki jak pupa niemowlęcia. Nastał wieczór i gramy w Eurobiznes i ja zaczynam, także odezwę się na dobranoc jeszcze do Was, bo póki co mam czas rodzinny.